24 lipca w Kozienicach zorganizowane zostały uroczystości z okazji Święta Policji. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża. W naszą codzienną pracę wpisuje się dzisiejsze wydarzenie Święta Policji, aby podziękować Panu Bogu za ten czas, podziękować wszystkim policjantom za waszą służbę, za to, że czujemy się bezpieczni, za to, że czujemy się bardziej pewni naszych kroków pod waszą asekuracją, kroków życiowych. Witam wszystkich bardzo serdecznie, wszystkich policjantów, policjantki, wszystkie służby mundurowe, panów strażaków, leśników, pana starostę. Bracia i siostry, święty Jan XXIII, papież, mawiał często, że w naszym życiu nie trzeba od razu dokonywać rzeczy nadzwyczajnych, ale te zwyczajne, proste, codzienne czynić nadzwyczajnymi. I kiedy pochylamy się nad tak ważnym zagadnieniem i wydarzeniem, którym jest życie człowieka, to wasza praca, nieraz niezauważona, mniej lub bardziej doceniona lub nie, jest tym motywem kroków, które przemierzacie, które realizujecie, aby ta rzeczywistość w ludzkim spojrzeniu, może błaha, może prosta, była nadzwyczajna w waszym wymiarze pracy i w waszym wymiarze służby. Bo tu chodzi o człowieka, tu chodzi o życie, bardzo cenną wartość. Drodzy Państwo, nasza wędrówka życia trwa. Realizujemy się w tej wędrówce. Chcemy się spełnić, chcemy wydać jak najbardziej piękne i konkretne owoce na nasze uświęcenie i zarazem na chwałę Pana Boga. Niech więc ten czas, czas waszej służby, czas osłony ludzkiego życia, jego bezpieczeństwa, pokoju, będzie niezwykle czasem owocnym, aby każdy z nas pod waszym patronatem mógł na nowo, nieustannie odnajdywać adresata drogi naszego życia, którym jest sam Bóg. Amen. Kolejnym punktem obchodów Święta Policji była uroczysta zbiórka w sali konferencyjnej Ośrodka Rekreacji i Turystyki Pensjonat Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu. Święto Policji obchodzone 24 lipca jest dniem, w którym w tym roku mija 99. rocznica powołania Policji Państwowej, II Rzeczpospolitej Polskiej. To święto wszystkich funkcjonariuszy, którym z tej okazji możemy podziękować za ich służbę na rzecz bezpieczeństwa. Jest to również dzień, w którym policjanci otrzymują awanse na wyższe stopnie służbowe i medale, jak również wyróżnienia za ich codzienną, odpowiedzialną i często wymagającą poświęceń służbę. Szanowni Państwo, za chwilę na uroczystość przebędzie komendant powiatowy Policji w Kozienicach, inspektor Tomasz Cybulski. Meldunek o rozpoczęciu uroczystej zbiórki złoży dowódca dzisiejszej uroczystości, nadkomisarz Grzegorz Skomra. Panie komendancie, dowódca uroczystości, nadkomisarz Grzegorz Skomra, będzie gotować do obchodu Święta Policji. Czołem policjanci! Czołem, panie komendancie! Panie i panowie oficerowie! W imieniu komendanta powiatowego Policji w Kozienicach, inspektora Tomasza Cybulskiego, witam wszystkich policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach, zaproszonych gości oraz media. Bardzo proszę pana komendanta powiatowego Policji w Kozienicach, inspektora Tomasza Cybulskiego, o zabranie głosu. 24 lipca 1919 roku, czyli niespełna po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, Sejm II Rzeczypospolitej powołał Policję Państwową, Policję Granatową, naszą pierwszą poprzedniczkę. Od tej pory data ta jest dniem świątecznym dla całej Policji Polskiej.
Policja jako formacja powołana została do zapewnienia bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego, krótko mówiąc, do służenia obywatelom. Policja przekształcała się. W chwili obecnej formacja, cała formacja policyjna, cała polska policja i mówię to z całą odpowiedzialnością, kozienicy policjanci i pracownicy swoją służbę, która wymaga niesamowitych poświęceń, realizują w sposób profesjonalny, z najwyższym zaangażowaniem i wyniki, które kozienicki garnizon uzyskuje, plasują nas w ścisłej czołówce w całym garnizonie mazowieckim. I z tego miejsca chciałbym przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować wymienionym znamienitym gościom, którzy zaszczycili nas w dniu dzisiejszym swoją obecnością. Państwa obecność to świadczy przede wszystkim o wsparciu, o zrozumieniu naszej ciężkiej służby, o współpracy i współdziałaniu, które jest niezbędne, aby budować system bezpieczeństwa. Tak jak powiedziałem wcześniej, w Kozienicach się to udaje. Uczestniczę w sesjach, uczestniczę w spotkaniach. Nie jestem zwolennikiem oceny policji poprzez pryzmat samych statystyk. Statystyki wskazują nam, gdzie my jesteśmy, określają pewne punkty, natomiast najważniejszym jest odczucie obywateli. A z roku na rok, tak jak w całej polskiej policji, tak i tutaj w Kozienicach, następuje stała poprawa bezpieczeństwa. I z tego miejsca tych efektów i tych wyników by nie było, gdyby nie wy wszyscy. Policjantki, policjanci, pracownicy i pracownicy kozienickiej komendy. Za to wam z całego serca dziękuję. Powiem szczerze, że ten już rozpoczynający się trzeci rok mojej służby uważam za najlepszy w swojej długiej już karierze zawodowej. Spotkałem się tu ze wspaniałymi ludźmi i za to wam dziękuję. Miło jest dowodzić jednostką, w której ma się świetną kadrę, ma się wspaniałych policjantów i w zasadzie chcę wam życzyć, żeby zawsze tak było. Żebyście zawsze swoje obowiązki służbowe wykonywali z najwyższym zaangażowaniem. Z okazji święta życzę wam przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności, zarówno w życiu zawodowym, jak również prywatnym. Życzenia kieruję dla waszych rodzin i bliskich. W naszej służbie, która, tak jak powiedziałem, my nie ograniczamy się do 8 godzin, pracujemy w niedzielę, święta, służymy, wsparcie rodzin, wsparcie bliskich jest wręcz nieodzowne. I to zrozumienie, które jest bardzo ważne. Tego wam życzę z całego serca, żeby udawało wam się zawsze godzić obowiązki służbowe z obowiązkami codziennego życia rodzinnego, wszelkiej pomyślności i wszystkiego najlepszego z okazji święta. Dziękuję. Szanowni Państwo, za chwilę rozpocznie się ceremonia wręczenia aktów mianowania na wyższy stopień. Zostanie odczytany rozkaz komendanta wojewódzkiego policji z siedzibą w Radomiu przez podkomisarza Andrzeja Seredyna. Rozkazem personalnym nr 1833 z dnia 6 lipca 2018 roku komendant wojewódzki policji z siedzibą w Radomiu mianuje aspirantem sztabowym policji starszego aspiranta Marka Zawadzaka, starszego aspiranta Patrycję Zaborowską, starszego aspiranta Ireneusza Tęczę, starszego aspiranta Ariana Pierzchałę, aspirantem policji młodszego aspiranta Marka Włodarczyka, sierżantem sztabowym policji starszego sierżanta Karola Nowakowskiego, starszego sierżanta Tomasza Niezgodę, starszego sierżanta Marcina Mikuska, starszego sierżanta Adama Krawczaka, starszego sierżanta Tomasza Kaczkowskiego, starszego sierżanta Michała Figurę, starszego sierżanta Pawła Byzdrę, starszym sierżantem policji sierżanta Kamila Otarkowskiego, sierżanta Joannę Lesiak, sierżanta Sebastiana Jachimiaka, sierżantem policji starszego posterunkowego Ewę Marczewską, starszego posterunkowego Ewę Kostrzewę, starszego posterunkowego Adama Kolasę, starszego posterunkowego Michała Hołuja.
Rozkaz podpisał komendant wojewódzki policji z siedzibą w Radomiu, inspektor Tomasz Michułka. Miło jest mi Państwa poinformować, że w tym roku prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda oznaczył srebrnym medalem za długoletnią służbę panią Agnieszkę Kaczkowską, pracownika Komendy Powiatowej Policji w Kozińcach. Pani Agnieszka Kaczkowska pracuje już 20 lat w policji. Obecnie zajmuje stanowisko starszego inspektora zespołu kadr i szkolenia w naszej jednostce. Medal zostanie wręczony na obchodach służby cywilnej, natomiast komendant złoży teraz gratulacje. Za chwilę rozpocznie się ceremonia wręczenia nagród komendanta powiatowego policji w Kozienicach inspektora Tomasza Cybulskiego dla funkcjonariuszy, którzy w tym roku wyróżnili się swoją służbą w naszej jednostce. Nagrodę pieniężną komendant przyznał aspirantowi sztabowemu Jackowi Palczewskiemu z Komisariatu Policji w Gniewoszowie, aspirantowi Tomaszowi Mazurowi z Zespołu do Spraw Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach, aspirantowi Markowi Włodarczykowi z Wydziału Ruchu Drogowego, aspirantowi Konradowi Włodarczykowi z Wydziału Kryminalnego, sierżantowi sztabowemu Pawłowi Bystrze z Komisariatu Policji w Grabowie nad Pilicą. Za chwilę rozpocznie się kolejna ceremonia wręczenia medali. Decyzją Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów nr 20/7/2017 z dnia 5 lipca 2017 roku medale za zasługi dla NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu otrzymują inspektor Tomasz Cybulski, komendant powiatowy Policji w Kozienicach oraz aspirant sztabowy Grzegorz Ambroziewicz, przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach. Ja w policji służę 28 lat i od 20 od samego początku swojego do niej wstąpienia jestem członkiem związków zawodowych. To jest ważne, żeby były osoby takie jak pan przewodniczący, jak wiceprzewodniczący, żeby, mówiąc krótko, były osoby, które dbają o nasze interesy. Ja bardzo serdecznie dziękuję wam wszystkim, że przyjechaliście, a wiem, że w pełnym składzie nie byliście chyba w żadnej jednostce. Także cieszę się, że tak jak pan burmistrz za chwilę powie, jest szyld, Kozienice idealne, na szczęście wy to doceniacie. Dziękuję ślicznie wszystkim bohaterom odznaczonym, awansowanym i mianowanym. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. Teraz przechodzimy do części, gdzie możemy złożyć życzenia i gratulacje funkcjonariuszom. W imieniu Zarządu Powiatu Kozienickiego Rady Powiatu pragnę przekazać serdeczne pozdrowienia i podziękowania za odpowiedzialne pełnienie obowiązków służbowych, odwagę i profesjonalizm, z jakim podchodzicie do każdego zadania. Jednocześnie życzę nieustającej satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy, sukcesów w życiu zawodowym, życzliwości mieszkańców oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. W imieniu samorządu gminy Magnuszew z okazji Święta Polskiej Policji składam paniom i panom policjantom serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę oraz troskę nacechowaną otwartością na problemy naszej lokalnej społeczności. Państwa postawa i sposób pełnienia powierzonych funkcji w policji jest wzorem rzetelności i pracowitości. Swoją pracą i postawą w rozwiązywaniu problemów naszych mieszkańców dajecie Państwo dowód prawdziwej sumienności i oddania. Zawsze znajdujecie zrozumienie i chęć współdziałania, co stanowi wielką pomoc w sprawowaniu naszych odpowiedzialnych zadań samorządowych. Jesteście zawsze blisko ludzkich spraw i niech ich rozwiązywanie zaowocuje dużą skutecznością działania. Życzę Państwu dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz zrealizowania wszelkich zamierzeń i planów tak w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Paulo Coelho napisał kiedyś, że jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy, że jesteśmy coś warci. Jeżeli tę miarę przyłożymy do waszej pracy, do tych tysięcy próśb o pomoc, jakie codziennie na terenie całego kraju ludzie kierują do policji, to okaże się, że jesteście bezcenni dla naszego społeczeństwa, że bez was nie byłoby ono w stanie normalnie funkcjonować. Realizujecie niełatwe zadania służbowe. W
Wszystkiego najlepszego z okazji Waszego święta. Dziękuję. Mam nadzieję, że działalność policji w Grabowie dalej będzie tak funkcjonować. Nie otrzymuję żadnych sygnałów niepokojących, że coś jest nie tak. Także po prostu trzeba tak trzymać, panie komendancie, i wszystko będzie w porządku. Wszystkim oznaczonym, wyróżnionym, awansowanym życzę z okazji święta wszystkiego najlepszego, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym, rodzinnym. Tak, żeby po prostu państwo na co dzień nie mieli żadnych problemów. Dziękuję. Życzę państwu wszystkiego najlepszego z okazji święta. Tutaj też na ręce komendanta chciałbym złożyć słowa uznania za ciężką pracę, którą państwo wykonujecie na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców mojej gminy. I tutaj szczególne podziękowania dla załogi komisariatu w Gniewoszowie. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Mówi się dzisiaj tutaj dużo o bezpieczeństwie. A czym rzeź jest to bezpieczeństwo? Bezpieczeństwo szeroko rozumiane to jest sfera działań każdego z nas w różnych obszarach, tak? W sferze gospodarczej, rodzinnej. Moglibyśmy tutaj mnożyć. Ja życzę wam, policjanci i pracownicy policji, przede wszystkim tego poczucia bezpieczeństwa w codziennej służbie. Również tej na ulicy, w trakcie wykonywania zadań służbowych, ale przede wszystkim tego bezpieczeństwa związanego ze stabilnością pełnionej służby. Żebyśmy wiedzieli, kiedy odchodzimy na emeryturę, kiedy możemy sobie zaplanować, żebyśmy przewidywali, jakie możemy mieć uposażenie w przyszłości i również kiedy dotknie nas ten szczęśliwy awans, tak jak wielu policjantów kozienickich właśnie w dniu dzisiejszym. Kończąc, wszystkiego najlepszego tym awansowanym, odznaczonym i wyróżnionym i spokoju na służbie. Dziękuję. Panie i panowie oficerowie. Panie komendancie, dowódca uroczystości nad komisarz Żegowską na Belgii zakończenie obchodu święta policji. Panie i panowie oficerowie. Szanowni państwo, zakończyliśmy część oficjalną naszej uroczystości. Bardzo serdecznie dziękuję przybyłym gościom, z którymi współpraca i współdziałanie, tak jak wspomniałem, opiera się na telefon, na bieżąco. W Kozienicach jest Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa. Władzom samorządowym na czele z panem starostą, panami wójtami, sekretarzami gminy, przedstawicielami, szefami inspekcji i służb. Pani prokurator, pani lekarz weterynarii, komendantowi straży pożarnej, nadleśniczemu i wszystkich, których nie wymieniłem, przepraszam, ale dziękuję wszystkim, bo to jest dla nas ważny dzień. To jest uhonorowanie naszej służby i pracy. Ślicznie państwu dziękuję. Część oficjalną, tak jak wspomniałem, mamy za sobą. Po zakończeniu części oficjalnej obchodów komendant powiatowy policji inspektor Tomasz Cybulski zaprosił zgromadzonych na okolicznościowy poczęstunek.